Lake. Lake jest odmianą wysokoplenną, ale Lake też jest odmianą wysoce wrażliwą na te choroby. Jak mamy lata suche, to jest łatwiej. W 2020 mieliśmy, przynajmniej na naszych powierzchniach, bardzo wysoką presję od chorób. W 2021 znowu mamy bardzo wysoką presję od chorób i trudno na odmianach wrażliwych cokolwiek się dohodować. Tutaj obok mamy tego mołdawskiego peścianckiego. Tutaj był orzech osmykany, bo był zgnity. Ten drugi jeszcze cokolwiek się trzyma. Pod względem odporności na choroby cudo żadne zdecydowanie to nie jest. No ale w porównaniu do Lejka jest to już sporo lepsze pod względem podatności na choroby. W porównaniu do Milotaja 10 jest to dużo twardsza odmiana. Cytoplazma pędów jest dużo, dużo bardziej przystosowana do tych wahań termicznych, które mamy w tych naszych północnych rejonach uprawy, ale znowuż jest też to odmiana o dość dużej wrażliwości aparatu asymilacyjnego na antraknozę. Te liście łatwo się rozpływają, więc trzeba pilnować tej antraknozy. Bagnieto traci zdolność asymilacyjną i jakość tego orzecha wtedy leci na pysk po prostu. No ale jak dobrze dobierzemy stanowisko, to coś z tej odmiany powinno u nas być. Tutaj przed nami mamy młode rośliny szczepione, mołdawskie odmiany peścianki. Rosnąć to to nie chce za nic. Jakby chciało, a nie mogło. No ale orzeszki ma piękne. Na szkółce, o ile nie ma zbyt długotrwałych opadów, to te rośliny wyglądają ładnie, to bardzo ładnie. Ale na szkółce rośliny te mają małą presję od chorób. Powierzchnia roślin w stosunku do powierzchni zajmowanego terenu jest nieduża, co powoduje, że mamy duży przewiew na powierzchni. Dzięki temu nie ma presji. No i jak jest jeszcze rok z niskimi, no może nie z niskimi sumami opadów, tylko z brakiem opadów długotrwałych, jak to mamy w 2021, no to potrafi to wszystko wyglądać ładnie, do nawet bardzo ładnie. Tutaj chciałem Państwu pokazać ciekawą rzecz. Tutaj mamy młodą roślinę peścianckiego, mołdawskiej odmiany. W warunkach przestrzeni otwartej, w naszych warunkach klimatycznych południowego wschodu Polski, przy grubości 4-5 cm peścianski jeszcze nie owocuje z pączka bocznego. Tutaj mamy roślinę pod osłonami w namiocie foliowym. No i co? Mamy długopęd, pąk boczny i kwiatek żeński. Pączek pierwszorzędowy zmrożony, pączek drugorzędowy, kwiatków brak. Pączek pierwszorzędowy przetrwał, wybił i mamy kwiat zawiązki na orzechy. Pączek niżej, pączek pierwszorzędowy i kwiatki na orzeszki są. Orzechy włoskie są, czy odmiany orzecha włoskiego są bardzo mało plastyczne. 300 km dalej, czy 350 na południe w Mołdawii, przy tej grubości pnia peścianski potrafi owocować z pączka bocznego, czasami już w fazie pierwszego przyrostu. U nas w warunkach przestrzeni otwartej pierwsze, rosnąc do góry pionowo, jest bezowocny, wzrastając na drugi przyrost daje grube pączki, ale również bez kwiatków, a w namiocie foliowym
daje tutaj te kwiaty. Przyczyny możliwe widzę dwie. Albo jest w stosunku do wymagań biologicznych odmiany u nas, albo są zbyt niskie sumy nasłonecznień, bądź też wrodzona wrażliwość peścianckiego na antraknozę powoduje, że nie jest zdolny przetwarzać wystarczająco dużej ilości promieni słonecznych na cukry. Spada stężenie cukrów, no to spada ilość zawiązywanych kwiatów. Orzech peścianckiego z połowa sierpnia 2021 roku. Ziarno już jest w fazie intensywnego formowania, więc odmiana ta daje zarówno wczesne formowanie ziarna, jak i wczesne drewnienie pędów, jak również daje długo utrzymujące się uśpienie pędów, które powoduje, że ta odmiana nawet w małe egzemplarze na szkółce znakomicie zimują te rośliny, no, podobnie do naszego Dodo czy Resowi. Niestety, no tutaj mamy rośliny posadzone w uprawie pasowej, no i czyli pojedynczy pas roślin, pojedynczy rząd, rok z niezbyt dużą presją od chorób, a z tą ochroną jest problem. Część orzechów donosi, tak tutaj, ten orzech wygląda znakomicie, część nie donosi. Więc na tych orzechach, które są czyste, ładne, uzyskamy wysoką jakość ziarna, typową dla tej odmiany w warunkach klimatycznych Mołdawii. Pączki z roku na rok tworzy dość grube na pędach, na długopędach. Tylko na razie, poza warunkami specjalnymi, jak w uprawie namiotowej, czyli w warunkach syntetycznych, nie do odtworzenia w naszych warunkach w terenie, te pączki boczne na razie są bezowocne. Czekam jeszcze kolejny rok, zobaczę, co z tego wyjdzie. No ale tak generalnie, kolejny orzech zniszczony, już spadający, z niego pożytku nie będzie żadnego. Tutaj mamy orzechy utrzymujące się, tutaj też ładnie utrzymujące się, one dotrwają do końca sezonu. Listowie, jak na przewiewie i w miarę suchu, to pięknie. Jak testowałem peścianckiego w latach suszy, tam mieliśmy 3 lata pod rząd długotrwałych susz, to wtedy wygląda olśniewająco pięknie, no ale w czasie susz odtwarzają się u nas warunki podobne do warunków Mołdawii. Natomiast przeciętna suma opadów w naszych warunkach klimatycznych jest dwukrotnie wyższa niż na Mołdawii, co powoduje, że te okresy dużej presji chorobowej są dużo wyższe i poziom odporności, jaki jest potrzebny, żeby mieć dobrą odmianę produkcyjną, no u nas musi być po prostu znacząco wyższy niż czy to na południu Ukrainy, czy to właśnie na Mołdawii. Na Mołdawii mogą się śmiać z brodwiewa, którego uprawiamy, ale brodwiew radzi sobie u nas dużo lepiej. I znowuż tutaj bunch of nuts, grupa owoców. Te dwa mają szansę dotrwać do jesieni, a ten lepiej usunąć, bo tylko zaraza się będzie roznosić przy kolejnych opadach deszczu. Ubolewam nad tym mocno, ale niestety trzeba. Koronę otwieram, rozchylając gałęzie, żeby uczynić ją bardziej przewiewną. A i tak z tą odpornością jest tu problem spory. Jak widzę takie pączki, no to w końcu one muszą zacząć wydawać zawiązki na orzechy z pączka bocznego. To nie ma szans, żeby było inaczej. Resowia też ma czasami tak, że potrafi przez rok, dwa lata dawać grube pąki, ale bezowocne, a potem osiągnie
pewien punkt krytyczny i zaczyna owocować z pączka bocznego. Na tej całej U2 tego nie obserwuję. Perłowie tą właściwość ma, klon alfa tą właściwość ma. Ten peścianski jakoś tak u nas ociężale, powoli, dużo wolniej niż bym sobie tego życzył, wchodzi w tą jakąś fazę intensywniejszego plonowania. No i zobaczymy, czy wejdzie. Także mój problem, promować czy nie promować. Jakość orzecha, którą potrafi dać, jest po prostu fenomenalna. Ten cały Milotaj dziesiątka, jeżeli chodzi o samą urodę orzecha przy peścianskim, to jest brzydal. To w ogóle nie ma co porównywać. Peścianski, jeśli chodzi o samą urodę orzecha, to jest poziom wyżej przynajmniej. No tylko kwestią, zimotrwałość ma też znakomitą. Kwestią tylko bolesną, no pozostaje ta cała niska odporność na choroby. Jeżeli mają Państwo, jeżeli dysponują Państwo glebami zasobnymi, które są potrzebne, głębokimi zasobnymi glebami, które są potrzebne do wyżywienia odmian wolno rosnących, jak peścianski, i dodatkowo są to gleby na stanowiskach wyniesionych nad otoczenie, jakieś małe wzgórza, gdzie będzie mniejsza presja od przymrozków i łatwa przewiewność, to na takie stanowiska wydaje mi się, że można coś próbować, jakieś niewielkie nasadzenia robić. Ale albo pojedyncze nasadzenia przydomowe na osłoniętych od przymrozków przewiewnych stanowiskach. Ale żebym był tak optymistyczny do peścianskiego, jak są na Mołdawii, to mowy nie ma. Wyniki praktyczne widzę, że daje u nas dużo gorsze niż tam, skąd pochodzi, no ale jak popatrzymy przez pryzmat warunków klimatycznych, to powiem to jeszcze raz. Na Mołdawii taki poziom odporności na choroby jak u nas nie jest potrzebny, bo tam ta presja od chorób jest dużo, dużo niższa. Z trwałością tej odmiany w naszych warunkach klimatycznych, z samą trwałością roślin, że będą zimować, w odróżnieniu od tego ponoć tak odpornego na zimy Milotaja dziesiątki, Milotaja dziesiątki się po prostu boję, bo za dużo widzę na nim problemów związanych z przemarzaniem. Czy to jesiennym, czy to zimowym, czy to od zbyt wczesnego wybudzenia się na wiosnę. Jestem zbyt ostrożny, żeby Milotaja dziesiątkę Państwu zalecać do szerokiej uprawy. Peścianskiego do szerokiej uprawy też nie polecę, ale uważam, że nasadzenia eksperymentalne z tej odmiany warto porobić, tylko z zachowaniem dużej dozy ostrożności, o czym mówiłem wcześniej, starannie dobierając stanowiska i warunki glebowe pod tą odmianę. Orzechy przepiękne, w korzystnych warunkach klimatycznych, jak w Rumunii, na południu Ukrainy czy Mołdawii, to nie ma, nie dziwię się absolutnie ich zachwytowi nad tą odmianą. No, warunki klimatyczne się pogarszają, tak jak u nas, no to trzeba zwiększyć stopień ostrożności.